Witam Was bardzo serdecznie w kolejny środowy wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem w pierwszy w tym nowym roku. Już za chwilę zaczniemy nasz wspólny wieczorny paciorek, dlatego proszę, przygotujcie się do modlitwy. Możecie tym razem zorganizować dla siebie świecę. Sam lubię się modlić wieczorem przy płonącym ogniu. Może to także dla Was będzie pomocne w czasie tej modlitwy. Wyłączcie telefon, zajmijcie odpowiednią pozycję ciała. Możecie pomyśleć też o tym, żeby tym razem przymknąć drzwi do Waszego pokoju, żeby nikt Wam nie przeszkadzał. Pomyślcie o tej pozycji, która Wam najlepiej sprzyja w czasie modlitwy. Już za chwilę zaczynamy. Zacznijmy tę modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku tej modlitwy, żeby skupić swoją uwagę, swoją koncentrację, wpatrz się w jeden punkt. Może to być ta świeca lub obraz lub cokolwiek innego, co pomoże Ci powracać do modlitwy w czasie różnych rozproszeń, które Ci przyjdą. Jeśli czujesz lub wiesz, że dla Ciebie łatwiej będzie się modlić przy zamkniętych oczach, to mam dla Ciebie inną propozycję. Spróbuj skupić się na dźwiękach, które teraz do Ciebie dochodzą, które rozlegają się wokół Ciebie. Skupcie się na tej jednej rzeczy, którą wybierzecie, i po prostu bądźcie z tym. Obserwuj lub wsłuchuj się. A jeśli Twoje myśli powędrują w inną stronę, to po prostu przywróć się do tego jednego miejsca, do tych dźwięków. A następnie uświadom sobie, że Ty sam jesteś teraz obecny w tym konkretnym miejscu, które wybrałeś na modlitwę i w tym konkretnym momencie, na koniec swojego dnia. Rzeczywistość, świat wokoło i Ty sam. I w tym spotkanie z Bogiem. On jest teraz obecny, jest przy Tobie. Uświadom to sobie i zaproś Go do tego czasu. By doświadczyć teraz wdzięczności, takiej postawy serca, przypomnij sobie momenty ze swojego życia, kiedy czułeś się bardzo kochany. Być może ktoś okazał Ci tę miłość jakimś gestem lub ktoś po prostu powiedział, że Cię kocha. Lub może zostałeś tak mocno przyjęty przez drugiego człowieka, takim jakim byłeś. Lub to okazał Ci sam Pan Bóg na modlitwie, na spowiedzi. Może przez jakieś konkretne wydarzenie z Twojego życia, które mocno zapisało Ci się w sercu. Przypomnij sobie to doświadczenie i okoliczności,
przebieg takiego jednego lub dwóch z tych wydarzeń. Przywołaj w sobie uczucia, które wtedy ci towarzyszyły. A odpowiadając na tę miłość, którą została ci okazana, w sercu wypowiedz słowo dziękuję wobec tych ludzi i wobec Boga. I z tym sercem przepełnionym miłością i wdzięcznością poproś teraz o Ducha Świętego na czas tej modlitwy, aby On otwierał Twoje oczy na konkretne poruszenia, które w tym czasie się działy. Abyś dobrze widział ten dzień, abyś dobrze widział siebie, aby Duch Święty przypominał Ci te myśli, które warte są tego, by zostały na dłużej. Przypomnij sobie teraz początek swojego dnia. Jaka była Twoja pierwsza myśl? Jakie było Twoje pierwsze uczucie, które towarzyszyło Ci zaraz po wstaniu? Idąc przez kolejne punkty planu Twojego dnia, zobacz, czy pojawiła się w Twojej głowie lub kiedy tak naprawdę pojawiała się myśl, by zaprosić do swojego dnia Boga. Zobacz, czy poczułeś taką inspirację, żeby wpuścić Boga do swojego życia, żeby w tym dniu, ten dzień powierzyć Jemu. Wspominając te wydarzenia, które się działy w tym dniu, pomyśl o tym, czy pozwoliłeś innym ludziom okazać sobie miłość, czy pozwoliłeś im, by
byli dla ciebie życzliwi, by zrobili coś za ciebie, pokazali swoją wrażliwość, swoją troskę o ciebie. Przypomnij sobie te momenty, jeśli takie były, i uczucia, jakie ci wtedy towarzyszyły. A jeśli gdzieś była w tobie blokada, to też zobacz, co się w tobie działo. Zobacz okoliczności tych wydarzeń. Bądź w tym momencie. Zastanów się teraz, pomyśl o tym, co ta sytuacja mówi o tobie, co możesz z tego wynieść, jaką refleksję z tego doświadczenia możesz przenieść na później, na kolejny dzień. Przypomnij sobie też ten początek dnia, o którym już myślałeś, i przejdź przez kolejne godziny, myśląc teraz o tym, czy pojawiły się w twojej myśli inspiracje do tego, żeby okazać innym dobro, osobom, które spotykałeś w tym dniu. Przypomnij sobie te chwile, okoliczności. I zobacz, do czego te myśli cię zapraszały. Zobacz, czy byłeś w stanie iść za tymi inspiracjami. Jeśli nie, jeśli uznałeś, że nie warto, to spróbuj teraz zobaczyć, czy powód, którym się kierowałeś, był słuszny. Przywołaj w pamięci tę sytuację teraz, kiedy kończysz ten dzień, i zobacz, czy zrobiłbyś tak samo.
ponownie przejdź przez plan twojego dnia, wspominając przede wszystkim te momenty, kiedy mogłeś poczuć jakiś przebłysk, taką myśl, w której czułeś się dotknięty przez Boga, jakieś doświadczenie, w którym czułeś, że Bóg jest blisko. Może to był uśmiech drugiego człowieka, nieoczekiwany. Może takie odczucie radości bez przyczyny, które zagościło w twoim sercu. A może zwykłe bicie dzwonów w pobliskim kościele dało ci doświadczenie, że Bóg jest blisko. Przypomnij sobie taki jeden lub dwa momenty z tego dnia i pomyśl, co Bóg chce ci powiedzieć o sobie po całym tym dniu. I przypomnij sobie teraz te dwie rzeczy, które wyciągnąłeś z tego dnia. Pierwsze to to, co dowiedziałeś się o sobie samym po tym dniu. I drugie, co powiedział ci o sobie samym Pan Bóg. Przypomnij to sobie i utrwal w sercu. Spójrz teraz tak w wyobraźni, w oczy przepełnione miłością, w oczy Boga. Stań z tym doświadczeniem siebie po całym dniu, z uczuciami, które ci teraz towarzyszą i opowiedz Bogu o tym, co zostaje ci na koniec tego dnia. I pomyśl jeszcze o jutrzejszym dniu. Pomyśl o tym, jak możesz go głębiej przeżyć. Może jesteś w stanie zaplanować sobie jakieś konkretne punkty w swoim planie, które pomogą ci przeżyć tą jutrzejszą codzienność głębiej, bardziej świadomie. Powiesz to wszystko Bogu, to wszystko, co cię czeka, to, co odkrywasz o sobie i o Nim, wierząc, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim poradzi, bo jest twoim Ojcem, który chce cię prowadzić, który chce, abyś się rozwijał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dzięki za ten wspólny, kolejny środowy paciorek. Zapraszam Was za tydzień. Na dole pod filmem znajdziecie już link do wydarzenia, dlatego warto sobie tam zajrzeć, zapisać się, żeby pamiętać o tym wydarzeniu już za tydzień. No i teraz zróbcie siusiu. Paciorek już był. Ja kreślę Wam znak krzyża i idźcie już spać. Dobranoc.